Witam na przeglądzie w sklepie Action. Dzisiaj przyjrzymy się nowościom, dekoracjom i ozdobom, jakie kupić można w tym sklepie. Będzie też wiele akcesoriów, dlatego warto obejrzeć film do końca. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. To, co widzicie teraz, to lampka LED z kamieniami półszlachetnymi. Opakowanie zawiera 8 kamieni półszlachetnych oraz drewnianą podstawę ze światłem LED oraz kablem USB. Jest także lampa LED z soli himalajskiej. Taka lampa solna kosztuje niecałe 22 zł. Ma średnicę około 8 i wysokość 12 cm. Umieszczona jest na drewnianej podstawie. Opakowanie zawiera także kabel USB. Wśród oświetlenia w niektórych sklepach Action znaleźć możemy takie dekoracyjne łańcuchy LED. Taki sznur świetlny kosztuje niecałe 10 zł, zawiera 15 różnokolorowych lampek LED. Dekoracyjne kule są w odcieniach koloru beżowego oraz brązowego. Oświetlenie w tej dekoracji działa na baterie. Kabel ma długość 30 cm. Zobaczmy teraz na nowe zestawy bawełnianych ręczników. Ten kosztuje niecałe 35 zł. Zestaw zawiera 3 ręczniki w 100% wykonane z bawełny. Jeden duży i dwa mniejsze. Większy ma wymiary 70 i 140 cm. Mniejsze dwa mają wymiary 50 i 100 cm. Ręczniki dostępne są w kilku kolorach. W wielu sklepach Action kupić można także wentylator pionowy. Wentylator jest samoobracający się, ma regulację nawiewu oraz przełącznik. Moc wentylatora to 45 W. Całkowita wysokość 81 cm. Kosztuje niecałe 90 zł. Przejdźmy do następnych nowości, jakie pojawiły się w sklepie Action. 14,95 zł kosztuje dekoracyjna poszewka na poduszkę o wymiarach 45 i 45 cm. Poliestrowa poduszka jest poskładana, a całkowity wzór po rozłożeniu widoczny jest na opakowaniu. Dostępna jest w kilku kolorach. Poszewka zapinana jest na zamek. W sklepie Action kupić możemy też taką kilkupoziomową półkę do samodzielnego złożenia. Półka jest metalowa, ma 5 regałów. Całkowita wysokość takiej półeczki to 150 cm. Pozostałe wymiary podane są na opakowaniu. Ma szerokość 46 i głębokość 30 cm. Cena szafki dostępnej w jednym kolorze to 139 zł i 95 groszy. Niecałe 45 zł kosztuje miękka zasłona szenilowa o wymiarach 140 i 260 cm. W tym sklepie Action dostępna była w dwóch widocznych teraz kolorach. Tego rodzaju zasłony mają 8 pierścieni w kolorze srebrnym. Opakowanie zawiera jedną zasłonę. Niecałe 25 zł kosztuje poliestrowa zasłona o wymiarach 140 i 260 cm. Tak samo jak poprzednia, zawiera 8 pierścieni w kolorze srebrnym. Zasłona wykonana z przejrzystego materiału w tym sklepie Action dostępna była w dwóch kolorach, białym oraz jasno-szarym. Następną rzeczą, jaką znaleźć możemy na półkach sklepu Action, jest ten oto blender. Blender kosztuje niecałe 80 zł, ma moc 500 W. Dostępny jest z podstawą w kolorze białym oraz czarnym. Pojemnik z tworzywa sztucznego ma pojemność 1500 ml.
Blender ma dwie prędkości, ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej. Ma antypoślizgowe nóżki i nadaje się do mycia w zmywarce. Dzbanek z uchwytem wykonany jest z tworzywa sztucznego. Pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. Następną nowością za niecałe 20 zł jest naczynie do zapiekania. Ceramiczny prostokątny pojemnik składa się z dwóch jednakowej wielkości przegródek. Każda z nich ma pojemność 700 ml. Takiego rodzaju ceramiczne naczynie dostępne jest w kilku widocznych teraz kolorach. Jest także naczynie do zapiekania z pokrywką. Kosztuje 17 zł i 95 groszy. Ma wymiary 27 i 18 cm. Dolna część jest blaszana, górna część, pokrywka, jest z tworzywa sztucznego. Pojemnik ma nieprzewieralną powłokę, nadaje się do temperatury do 230 stopni Celsjusza. To naczynie można używać w piekarniku. Za 12 zł 95 groszy w sklepie Action kupić możemy pojemnik na lunch o pojemności 850 ml. Do pojemnika z tworzywa sztucznego z pokrywką dołączone są także sztućce. Zestaw dostępny jest w kilku kolorach, które teraz macie okazję zobaczyć. I jeszcze jedna nowość w sklepie Action. Jest nią drewniany pojemnik na kawę i herbatę. Pojemnik z drewna bambusowego ze szklaną płytą kosztuje 39 zł i 95 groszy. Jak widać na opakowaniu zawiera jedną szufladę z przegródkami na kawę i herbatę. Jest dość duży. Długość jednego boku to 30, a wysokość 10 cm. $24,95 to cena brytwanny z nieprzywieralną powłoką. Brytwanna z uchwytami ma wymiary 39 i 29 cm. A oto szklana mini patera z pokrywką. Szklany klosz na nóżce kosztuje niecałe 20 zł. Całkowita wysokość takiego szklanego pojemnika to 19 cm. Przyjrzyjmy się mu nieco dokładniej. Wśród akcesoriów do przechowywania są te bambusowe pojemniki w trzech różnych rozmiarach. Niecałe 14 zł kosztuje średni. Średni ma wymiary 29 i 23 cm. Wysokość takiego pojemnika to 14 cm. Niecałe 10 zł kosztuje mniejszy o wymiarach 24 i 18 cm. Najmniejszy ma wysokość 13 cm. Wszystkie widoczne teraz pojemniki nie są składane. 17 zł 95 groszy kosztuje największy z tego rodzaju koszy. Ten bambusowy pojemnik ma wymiary 32 i 25 cm. Wysokość kosza to 15 cm. Wśród akcesoriów do domu jest także drewniany wieszak na drzwi z 4 metalowymi hakami. Cena wieszaka z taśmą samoprzylepną to 9 zł 95 groszy. Haki dostępne są w dwóch kolorach. $13,39 to cena sprayu przeciwzagnieceniom. Pojemnik ma pojemność 200 ml. Tak samo jak ten, zawierający spray o właściwościach antystatycznych. $44,95 to cena widocznej teraz lokówki.
Lokówka ma moc 65 W. Pozostałe informacje dotyczące lokówki znajdują się na opakowaniu. Za 8,95 zł kupić możemy kosmetyczkę z tej serii. Kosmetyczka zapinana jest na zamek, dostępna w kilku widocznych teraz kolorach. $11,95 kosztuje żel pod prysznic. Opakowanie zawiera 500 ml żelu dostępnego w kilku zapachach. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.